To cześć, Grzegorz. Na razie. Doktorze, dwa słowa. Tak. Tam się zgłosił Blicharski. Antoni Blicharski z prostatą. Kazaliście mu przyjść dopiero za miesiąc. Możliwe. Niemożliwe, bo ja to wiem na pewno. Dlaczego? Nie mamy wolnych łóżek. Chyba słyszeliście, co mówiłem o tym na egzekutywie. Blicharski kierują mnie gorzelnią. Ile ma przynieść? 5 litrów? 10? No, Płoski, wiecie. Właśnie dlatego, że wiem, to pytam. Mnie się kampania gorzelniana zacznie. On musi być na chodzie. No dobrze. Dobrze, niech się zgłosi za jakieś 10 dni. A jutro? To jest mój ojciec chrzestny. Dobrze, jutro. Jak się cieszę, że pana spotkałam, Grzegorzu. Nie trzeba czegoś, mateczko? Nie, dziękuję. Otrzymaliśmy wspaniałe dary. Ubranka, bielizny, leki. W tych trudnych czasach, kiedy każda skarpeteczka ma dla nas taką cenę. Mówią, że to Polonia. A ja wiem, że to wszystko za sprawą naszej Joasi. Prawda? Nie wiem. Wiesz, dobrze wiesz, że to ona. Któż by inny? Przecież nasz sierociniec był jej domem, a my tak jak jej rodzina. Oboje byliście tacy jak oni. Bez matki, bez ojca. Może dlatego byliście sobie tacy bliscy. Coś jeszcze, mateczko? Napisz do niej, że dziękujemy jej z całego serca, dobrze? Nie, nie napiszę. Dlaczego? Siostro Mario, myśmy się rozeszli. Rozeszli? Wiedziałam, że wyjechała. Ale nie myślałam. To źle siostra myślała. Przecież co Bóg raz złączył, to żaden człowiek rozłączyć nie może. A jednak znalazł się taki. Uprzedzam, że z mojej strony żadnych protekcji, żadnych dojść. Wszystko, co mam, zawdzięczam tym dwóm rękom, tylko nim. Nie martw się. Ja niczego od ciebie nie oczekuję. Od ciebie niczego. Wystarczy, żeś mnie spłodził. A co do tych dwóch rąk, to dziadek Wacek swoje chyba też dołożył, nie? Dyrektor jedzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co jest, chłopcy? No już po fajrant, panie dyrektorze. Za świecami mi przyszli.
Dobry wieczór. Prawo jazdy, kartę wozu, proszę. Coś ty chory, chłopie. Bardzo mi przykro, ale pan jest pod wpływem alkoholu. Ja to już zwisa i powiem.